Blisko 100 kilkuosobowych patroli przystąpiło do rywalizacji w 10. już edycji Gry Miejskiej organizowanej przez Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej w ramach obchodów Święta Niepodległości w Ostrzeszowie. Tym razem wydarzenie miało bezpośredni związek z przypadającym w tym roku jubileuszem stulecia powstania pierwszego liceum ogólnokształcącego. Uczestnicy mieli m.in. za zadanie dotrzeć do historycznych i współczesnych postaci kojarzących się i związanych z tą placówką. Wszystko pod hasłem Skarb Ostrzeszowa. Dla nas skarbem Ostrzeszowa jest wszystko to, co ważne i związane z jego historią. Dlatego też to, co odnajdują gracze, to artefakty związane z postaciami, szczególnie związane z postaciami, które były absolwentami lub nauczycielami w liceum. Wskazówki odnośnie lokalizacji artefaktów są rozsiane po całym Ostrzeszowie w mało charakterystycznych miejscach, czyli właśnie na tyłach domów albo na otwartych placach. Miejscach, na które nie zwracamy często uwagi, a które często skrywają naprawdę piękne tajemnice. Każdy z patroli otrzymał zestaw zdjęć, na których uwieczniono ostrzeszowskie podwórza, gdzie organizatorzy ukryli wskazówki prowadzące do wspomnianych artefaktów. Ale ważne są także skrzynie. Jeżeli ktoś zbierze 3 odpowiednie artefakty, może otworzyć skrzynię cenną w liceum, w której znajdują się dodatkowe punkty. Więc nie tylko biegać po podwórkach, ale też planować, gdzie zamierzają dalej zmierzać i gdzie się kierować. Chętnych, by stawić czoła wyzwaniu, nie brakowało. Przed startem w patrolach panowały pełna mobilizacja i znakomite nastroje. W tamtym roku braliśmy udział online i bardzo nam się spodobała ta zabawa. Fajnie spędziliśmy czas, no i teraz stwierdziliśmy, że spróbujemy na żywo. Pokazujemy też naszym dzieciom, że można spędzić ten czas na różny sposób. Dodamy tylko, że my jak legioniści z marszu wszyscy. Myślę, że to jest fajna zabawa, więc chciałyśmy spróbować. Pierwszy raz? Ja pierwszy, dziewczyny już grały. Tak. Drugi, tak? Tak, drugi raz. Z jakimi efektami do tej pory? Nie byliśmy jakoś wysoko, ale byliśmy tak... Dobrze się bawiliśmy. Tak, to najważniejsze. Ale też nie byliśmy na końcu. Było dobrze. Nasze sukcesy nie są spektakularne, ciągle się łudzimy, że kiedyś będą. Może wygramy. Miejscem, gdzie tego dnia prowadziły wszystkie drogi, było pierwsze liceum ogólnokształcące. To tam na graczy czekały niecodzienne spotkania i zadania. W latach od 1939 roku przez krótki okres czasu Maksymilian Maria Kolbe był przetrzymywany właśnie w podziemiach tego liceum. I dla upamiętnienia właśnie tego, że on tutaj przebywał, właśnie powstała ta cela pamięci. Stanisław Stawski to jedna z ikon Ostrzeszowa i jednocześnie pierwszego liceum ogólnokształcącego. W 1949 roku opuścił mury tej szkoły jako absolwent, by po latach wrócić do nich w roli nauczyciela fizyki. Między innymi z tym właśnie przedmiotem wiązały się więc stawiane przez niego zadania. Jaka jednostka określa moc prądu? Jak odpowiedzą, że wat, to muszą zrobić z twardego drutu literę W. Jak się okazało, sprostanie wymogom scenariusza gry bywało w tym roku dość trudne, zwłaszcza w przypadku debiutantów. Startujemy tu po raz pierwszy, więc tak w zasadzie jako rekruci łapiemy, o co chodzi, no ale zabawa świetna, naprawdę. Polecam. Ale zawsze można liczyć na mieszkańców, którzy jednak wiedzę mają, bardzo dużo nam pomogli. Nie wiem, czy to jest dozwolone, ale... Myślę, że wszystko jest dozwolone. Wszystko jest dozwolone. Ale powiem panu, że dla młodzieży, dla młodszej grupy dzieciaków są bardzo ciężkie zadania. Także nie wiem, czy dzieciaki do tego dojdą, bo tu trzeba troszeczkę pomieszkać w tym Ostrzeszowie, trochę pochodzić, żeby to znaleźć przede wszystkim, żeby sobie obrazić ten Ostrzeszów jeszcze z lat wcześniej. Wykonaliśmy pierwsze zadania i szukamy kolejnych. Czyli co jest najtrudniejsze w tej grze dla was osobiście? Szukanie tych miejsc. No. I dostanie się tam w dobrym czasie. Gdzie to jest? Trudno, tylko trudno było na początku zrozumieć. Ale teraz jak już jest zrozumiane wszystko, to jest bardzo łatwo. Wystarczy znać Ostrzeszów, żeby poznać te miejsca. Podobnie jak w minionych latach, gracze podzieleni byli na 2 kategorie. Weteran dla stałych i doświadczonych bywalców oraz rekrut próbujący swoich sił pierwszy raz. Jedni i drudzy mogli jednak liczyć na atrakcyjne nagrody. W kategorii rekrut pierwsze miejsce zajęli niezłomni, drugie mak odkrywcy, a trzecie turbotrampki. Wśród weteranów triumfował z kolei patrol J23, wyprzedzając Wile Chatki i KW Dziki Supreme.